Witajcie! W dzisiejszym odcinku będziemy robić polską serię Farming Simulator 22. Będziemy grać na mapie Brzozówka. Fajna taka mapa w polskich klimatach. No, mam nadzieję, że ta seria się będzie dobrze spisywać, bo powiem wam, próbowałem już to nagrać i masakra lekka była, bo mi usuwało, w ogóle nie mogłem włączyć gry. Ale no teraz już myślę, jak już do tego doszedłem. Na mapie Brzozówka. Fajna taka, w takich dosyć fajnych polskich klimatach. Dobra, no to pierwsze zaczynamy od gospodarki, od maszyn, od takich rzeczy. Wydajemy wszystko to standardowe. Dobra, wszystko to standardowe sprzedajemy i teraz robimy zakupy. Kupimy sobie mały ciągnik jakiś na razie, na początek. Na początek. 60, ale czekajcie. Szypek. 55 tu jest. Ten kolor zaraz pozmieniamy na taki. Nie szary. Czarny chyba ładniejszy taki. O. Ładniejszy. Dobra, niech jest 355. Dobra, niech jest 355 w wersji standardowej. Kolor niech jest może taki. Tak, niech jest taki. Kabinę bierzemy jakąś. Weźmiemy se kabinę. O tą sokółkę może. Ładnie to wygląda. Kupimy. Teraz tak. Drugi traktor to nie wiem jaki kupimy na razie. 33 peka. Co by tu kupić? Władimirce? Nie wiem, na razie ciągnik, nie wiem. Kupimy sobie kombajny. Czekajcie, bizona czy pistule? 12 tysięcy, bizon 24 tysiące. To na razie kupimy pistule, bo tańsza. O kurde, silnik na górze. No takiego kombajnu to jeszcze nie widziałem. Bizony to widziałem, ale pistule? Jeszcze w farmingu to w ogóle nie grałem takim kombajnem. To kupimy na tą serię. Potem może kupimy kiedyś bizona. Teraz tak, stąd chyba tyle. Teraz kupimy przyczepę. Taką chyba kupimy, autosan D35. Tania przyczepa dosyć. Ładnie zrobiona. Pojemność niech jest standardowa. Dobrze jest, kupimy. Teraz tak, kupimy sobie. Tak, siewnik kupimy. Polską i z. Tu jest taki za 750 euro konny siewnik. Kurde. Taki weźmiemy, konny się w niego. Łapie, coś się zrobił. Standardowy taki. Fajne to to. Dobra, kupimy. A kupimy jeszcze może. Może kupimy z małych ciągników Władimirca. Tak, ten z manualną skrzynią ręczną. Zaczep stary, skrzynia stara. Kolory. Kabiny. Dobra, weźmiemy bez kabiny. Taki weźmiemy. 9000. Dobra, chyba mamy wszystko. Musimy sobie to teraz. Kurde, a się wystraszyłem, ale głośna ta 60. Kurde. Masakra, nie wiem, czy wy mnie będziecie w ogóle słyszeć, jak my będziemy jeździć tą 60. No.
No, to ja robiłem. Także tak, no mamy tego trochę. Także pierwsze bierzemy Wistulę i jedziemy Wistulą. O, Wistula to jest też FMZ? To samo co Bizony? A, to nie wiedziałem. Dobra, tam odpal silnik. Dobra, no i nic, jedziemy na farmę. Mapy na pamięć nie znam w ogóle, także muszę się... Dwa biegi tu są tylko? Ale tu mam kurde. A, czyli w Wistuli już mamy header założony. Czekajcie, ja bym sobie może pojechał gdzieś przez pola, żeby nie jechać tymi drogami. Bo tu auta, to wszystko. Czekajcie, może tędy? Zjedziemy na farmę? Chyba zjedziemy tędy. Tak jest, dobrze jedziemy. Jest zaraz silnik koło mnie, kurde. Dobrze my jedziemy? I teraz musimy odbić w lewo. Tak? Tak, musimy jechać w lewo. Lepiej się jedzie takimi drogami niż taką asfaltową, bo powiem wam, po tej asfaltowej to się trzeba przejmować ruchem drogowym. Ale oczywiście, no, dobre do jazdy kombajnem, nie? Bo to traktorem nie będę... Nie pojadę raczej przez pola. Nie będę jeździł za dużo, chyba że... No chyba że na pole moje, no to wtedy to tak. O, ciężko ma. Dobra, także dziś taki odcinek organizacyjny. Przy okazji trochę zwiedzimy tej mapy Brzozówki, trochę. Fajna taka droga. I właśnie nie trzeba się przejmować autami, niczym. Także jest elegancko. Ja tu gdzieś powinienem wyjechać chyba tymi polami. Dobra, tam gdzieś zajedziemy, spokojnie. Tu i zaraz gdzieś musimy odbić w prawo. A może tu se zjedziemy, czekajcie, jedyneczkę se wrzucimy. No i dobra, zaraz se przyjedziemy na farmę. Fajna taka droga, bo to ma asfaltówką, to by się źle jechało. Tu pola jakichś ziemniaków, tu jakieś te słoneczniki. Tu kukurydza, kurde, pól tu jest, a pól. Kurde, źle jadę chyba. Kurde, źle skręciłem. A idź pan, kurde. Ojej, ja nie mogę. Dobra, teraz się musimy gdzieś dostać na asfaltówkę drogę. Na asfaltową. Bo źle zjechałem. O, fajna, pusta droga. Fajna taka Wistula nawet. Nie wiem, jak się to będzie podczas koszenia spisywać. No, ale zobaczymy. No, może będzie dobre. Tu i teraz gdzieś muszę odbić w szosy. Może tędy zajedziemy. Kurde, źle jadę. A nie, dobra, przejedziemy tu chyba. Kurde, źle zjechałem tam. No, ja se tędy miałem przyjechać. I teraz tu po tych płytach tu jest nasza farma chyba. Dobra, bramę se musimy otworzyć. Ha, na styk podjechałem. Dobra, gdzie by se postawić kombajn?
Jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. To jest moje pierwsze odpalenie tej mapy. Do tego, do garażu go wstawiać. Czekajcie, może tu bym se nim cofnął. O, ile tu smrodu. Da się otworzyć drzwi nawet. O, fuj, człowieku. To tu bym go mógł wstawić. Albo tu bym mógł nim cofnąć. Ja cofnę se nim może tam. No śmiesznie jest takiej konstrukcji ten kombajn. Tu silnik na górze, kurde. Lebo fajny dostęp do wszystkiego. A tu jest pewnie zbiornik. Ale tak wysoko, on nie... Tu żadnych osłon, żadnego nic, kurde. Paski, akumulatory bez klem. Nie, są klemy takie malutkie. No dobra, tam se nim cofnę chyba. Bo mi się źle pojedzie na tą stronę, bo tu chyba źle widać do tyłu. Czekajcie. Tam nic nie widać. Z tamtej strony. Tu siedzimy zaraz koło silnika, kurde. Dobrze jest, Honker Team kierowca to cofnie. Kurde, nie widzę ile do tyłu. Dobra, dość. Minimalnie do tyłu jeszcze i niech stoi. Dobrze? Elegancko. No i dobra, Wistula przywieziona. Teraz idziemy po... 60. Jedziemy. A czekajcie, mam terenowe. Ta 60 jest akurat fajna. Fajne dźwięki. Dobra, pneumatyka, elektryka. Wszystko się podpięło. Czekajcie, światła są w przyczepie, bo jak pojedziemy na drogę, to... Światła muszą być. Są, dobra. Dobra, jedziemy. O, nawet się biegi ruszają. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka. A, nawet się biegi ruszają. Gościu, tą ładowareczką. Dobra, 60 to se jedziemy drogą. Mapę. Od sklepu, no to czyli se wyjedziemy tu na dół, czyli w prawo. W 60 się używa w zasadzie tylko dwóch biegów, trójki i piątki. Przyczepa jedzie, jedzie, dobrze jest. Zaraz tu gdzieś musimy odbić se w... A nie, dobra, cały czas za drogą możemy jechać. Kurde, gościu. Chłopie, coś się zrobił. Czekajcie, gdzie by se dać tą przyczepę, to nie wiem. Kurde, głośny ten traktor jak cholera. Czekajcie, żeby on mi tu fajnie gdzieś ta przyczepa stanęła. Kurde, a co tu jest w ogóle? O, światło można, ha?
Tu mamy taki garaż. Fajne, to ja se może tu tą przyczepą bym wjechał. Tu se wjadę tą przyczepą może. Kurde, tylko jak ja tam cofnę tą przyczepą, kiedyś z tym się uczyłem cofać, ale kiedy to było? Czekajcie, jak się z tym cofało? Włączę se reduktor i pojedziemy pomału na wstecznym. Czekajcie, dobrze idzie. O, 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 o. O, chyba załapałem, jak się z tym cofię. O, teraz się mi będzie łamał, bo... Wertepy. Znaczy taki podjazd do garażu. Ale... może? A cofłem, tylko kurde, troszkę trzeba podrównać do przodu. Dobra, i teraz do tyłu. Może bym tu 60 też wstawił od razu. O! Idealnie. I tu se wjadę teraz 60, se trochę cofnę i mi garaż się zamknie elegancko. Głośna ta 60. Wejdzie? Wejdzie elegancko. Dobra. O kurde, sarna! Patrzcie, sarna mi przez kurde zamykać trzeba. O kurde, kto mi ten siewnik tak tu przestawił? Dobra, weźmiemy sobie jeszcze Władimirca. Teraz i przywieziemy sobie siewnik na farmę. O, Władimirec znowu cichy jak cholera. Ta 60 taka głośna. Co jest? A nie, bo ja mam terenowe. Dobra, jedziemy se do domu teraz, na farmę, znaczy się. Cichy ten Władimirec, ta 60 taka... głośna jak cholera. Tędy też se pojedziemy polami, bo to właśnie traktorem się lepiej jedzie. Takimi polami. No tymi polami chyba szybciej niż tymi drogami. O, ciężko ma, żeby podjechać pod górę. Czwóreczka i jedziemy. Czekajcie, ja dobrze skręciłem? Chyba dobrze, mam nadzieję. Kurde, ciężko on tu ma jechać. Nie, ja jakoś dziwnie jadę. Czekajcie, gdzie jestem? A nie, dobrze, tu koło lasku, tak. I teraz muszę odbić w... lewo, żeby przyjechać z górą, szosami. A ja pojechałem w prawo. No, ja tu muszę odbić w lewo i teraz muszę jechać w lewo. O, no i teraz sobie przyjadę, bo ja powiem... Kurde, co to tu było? Sarna! Napiszcie mi, jak się wam podoba taka... polska seria. Gdzieś taki odcinek organizacyjny. Zakupy, oprowadzenie małe po mapie. A dobra, to już tyle. Jedziemy se na drogę.
gazopór. Co to się tu świeci? A chyba, że światła kontrolka. Już wystraszyłem. Czekajcie, tu nie tu. Jeszcze. O tu, dobra. W zły zjazd nie zjechać. A Władimircem se wjedziemy może... A może tu do tego pierwszego garażu. Elegancko. Dobra, to także taki organizacyjny odcinek, no to chyba na razie będzie tyle. Myślę, że się nam uda prowadzić tą polską serię na tej mapie. Napiszcie w ogóle, czy chcecie taką polską serię. A póki co... Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć!